Dobra, idę zobaczyć film Seks Masterki. Lil Masti. Cześć kochani, no nie sądziłam, że kiedykolwiek dojdzie do takiej sytuacji, jaka się wydarzyła. No sprawy zaszły za daleko i podjęłam decyzję. Tak szczerze, miało wyjść profesjonalnie, kurwa, zabrakło światła. Nie wiem... Odpowiednią decyzję, czyli pozwałam Federację Fame MMA, a dokładnie Michała Barona, czyli Boxdela. I teraz dlaczego sprawy no, weszły na drogę prawną? Ponieważ no, zaszło to za daleko, zostały naruszone moje dobra osobiste oraz Federacja... Dokładnie, w moim odczuciu zostały naruszone. Ogólnie powiem wam tak, pozwać kurwa teoretycznie możesz wszystkich za wszystko. Teraz jest jedną rzeczą, czy w ogóle ci przyjmą tą sprawę. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest tak, że możesz pozwać wszystkich za wszystko. Ja mogę pójść kurwa i pozwać ciebie, że nie wiem, że się na mnie krzywo popatrzyłeś. Inną rzeczą jest, że kurwa wyjdę na totalnego kretyna i mi powiedzą, że mam stąd wypierdalać i nie marnować im czasu. Ale pozwać mogę kurwa wszystkich za wszystko. Jeszcze sobie zmienię tego. Bo możesz to zrobić. W Polsce chyba musi to przejść. Muszą ci to chyba w prokuraturze klepnąć. Więc no. To jest taki sam case jak Ator Gimper. Ator nagrywa film, siema, pozwałem Gimpera. Tak samo jak ona, siema, pozwałem Fame MMA. A to nie znaczy, że ona ma rację. W jej odczuciu być może sąd jej przyzna rację. Sprawa będzie się ciągnęła 3 lata i ogólnie mi się wydaje, że jest strasznie duże niezrozumienie pozwów w Polsce, bo w momencie, kiedy ja wychodzę i mówię siemano, pozwałem Isamu, to mówią, o kurwa, ale Isamu ma przejebane, bo ja pierdolę. Najpierw ta sprawa musi się odbyć. No, kurwa, ktoś musi zostać skazany i dopiero jeśli zostanie i to powiedzmy będzie za 2-3 lata, bo tak działają sądy w Polsce, to się ewentualnie się zastanowimy, czy to rzeczywiście było takie wooo! A teraz zobaczmy, co... Znaczy, Michała Barona, za co go mogła pozwać? Najprawdopodobniej za to pismo, które ja wam pokazałem, gdzie ja zamazałem jej adres, a dał to w Ardendze i było tam zbliżenie na to, na jej adres. Bardzo duży błąd, a mianowicie ujawniła publicznie moje dane osobowe, mój adres zamieszkania, co jest czynem karalnym. Dla mnie to jest niedopuszczalne, żeby jedna z największych federacji w Polsce popełniała taki błąd, który bardzo negatywnie się na mnie odbił. Ujawnienie publiczne przed setkami tysięcy oglądających mojego adresu zamieszkania. No, słuchajcie, no, ja jestem teraz w bardzo niekorzystnej sytuacji. Nie mogę przebywać pod tym adresem, ponieważ no, nie czuję się tam bezpieczna. Obawiam się po prostu wycieczek odwiedzających ten adres. Tak szczerze? No ja doceniam, ja doceniam. Daję 5% szans, że jest tak jak mówi, a 90% szans daję na to, bo to jest bardzo dobra taka taktyka. Boję się, nie czuję się bezpieczna. Ten czyn zmienił moje życie, mam pogorszenie, bo potem ewentualne roszczenia w sądzie mogą być większe i ci to klepną. Jeszcze jak tutaj będzie grany jakiś psycholog na zasadzie popadłam w depresję, jakość mojego życia się pogorszyła, to potem z tego tytułu, z racji, że ktoś popełnił jakiś czyn, który miał realny wpływ na twoje życie, że się wydarzył taki czyn, no to wtedy sądy lubią na przykład coś takiego klepnąć i karę podbić. Zresztą dostaję też takie informacje od widzów, którzy przesyłają mi ten adres, tak, ten adres jest w sumie teraz już w całym internecie. No, ja naprawdę nie czuję się bezpiecznie. Pukania do drzwi, domofony, zamawianie jakiegoś jedzenia czy kurierów za pobraniem. No to jest, słuchajcie, sytuacja bardzo, bardzo, bardzo przykra i ja się czuję teraz naprawdę no źle. Bardzo się czuję źle. A z drugiej strony też może być tak, że
że rzeczywiście no jej się życie kurwa zniszczyło, nie? Przez tą sytuację. To akurat nic śmiesznego, że tak powiem, taki film z Cezarym Pazurą. Te dane zostały ujawnione w Cage'u, w którym wystąpił Sylwester Wardenga. I federacja, no jakby tak, zobaczyła ten błąd, ponieważ po jakimś czasie od publikacji tego Cage'a te dane zostały zacenzurowane, wyblurowane, więc no przyznali się tak do swojego błędu, ale ten adres jakby był widoczny przez długi czas, więc już widzowie zdążyli go sobie poudostępniać, zostały skopiowane filmy, gdzie jest odkryty ten adres. Tyle. Mówiłam wam na początku, że nagram film, w którym dokładnie opowiem, jak ta sytuacja z Fame MMA wyglądała, ale doszłam do wniosku, że nie będę robiła tego w ten sposób, nie będę się zniżała do poziomu dyskusji, jakie są prowadzone z ich strony, czyli przepychanka słowna, odbijanie piłeczki, manipulacja widzami, podawanie nieprawdziwych informacji, nawet wymyślanie historii, które się nie wydarzyły. Ja nie będę po prostu się wciągała w tą grę. Ja jestem osobą poważną i załatwię to, postaram się rozwiązać to w poważny sposób, czyli drogą prawną. Mam nadzieję, że federacja zastosuje się do naszych żądań, które do nich wysłaliśmy, o zaprzestanie podawania nieprawdziwych i negatywnych informacji w moją stronę. Kochani, ja mam cudowne plany na ten rok. Dzieje się wiele rzeczy. Teraz odbyła się właśnie premiera kosmetyków, który zostałam twarzą we wszystkich drogeriach Hebe w Polsce. U mnie dzieje się naprawdę dużo i ja nie mam czasu zaprzątać sobie głowy właśnie takimi dyskusjami na forum, w internecie. Self-promo przy okazji. I kontynuowaniem tego skandalu. Ja chcę po prostu zamknąć ten etap i załatwiać to, prawda, w ten sposób prawny. Nie wiem, jak ta sprawa się potoczy. Nie jestem w stanie przewidzieć, prawda, wyniku, jaki będzie w sądzie. No, mam wielką wiarę w to, że po prostu no, sprawiedliwość wygra. I no, że kłamstwo ma krótkie nogi. A co ma kłamstwo tutaj? Czy ktoś kiedyś powiedział, że... czy ktoś... o chuj tu chodzi? Ty ich pozywasz o to, że pokazali twój adres na live'ie. W sumie Wardenga pokazał pismo, które dostał Boxdel. Znaczy, które dał mu Boxdel. Gdzie tu jest kurwa kłamstwo? Czy ktoś się wypierał tego, że coś takiego miało miejsce? No chyba nie. Więc kochani, jakby cała ta sytuacja mnie mocno przytłoczyła. Było mi bardzo przykro z tego wszystkiego, jak byłam traktowana, jak dalej jestem traktowana, co jest o mnie mówione. Ale koniec końców wiem, że wyjdę z tego silniejsza, że mnie to umocni i że po prostu wyjdę na tym dobrze. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w całej tej sytuacji. Bo jesteście ważni. Chciałem podziękować za wsparcie. Bardzo dziękuję za wasze wsparcie. Dziękuję za... Kurwa, no przecież ja cię tyle takiego PR-owego pierdolenia nasłuchałem, że ja zanim odpaliłem ten film, ja wiedziałem, co ona powie. No. Za wasze słowa wsparcia, za słowa otuchy i że pomimo tego wszystkiego, co się dzieje, jesteście ze mną. Pozostaje mi tylko powiedzieć dziękuję, że jesteście i trzymajcie kciuki. Chciałabym jeszcze tak dodać na koniec. Tak sobie myślę, że naprawdę szkoda, że tak zostało to poprowadzone ze strony federacji, bo no ja chciałam się dogadywać, chciałam dalej z nimi współpracować. Moje ambicje sportowe naprawdę, no jakby ja chciałam udowodnić, że na ten pas zasługuję. I dalej uważam, że na niego zasługuje. No ale szkoda, to jest takie bardzo przykre dla mnie. I no i taki niesmak pozostaje tego wszystkiego. Więc szkoda, no trudno. No ale tak wyszło. Trzeba to zaakceptować, przyjąć na klatę i
i jakoś starać się z tym pogodzić, ale no wybaczyć coś takiego będzie bardzo ciężko. Ale też nie chcę w sobie tych emocji wszystkich tak zostawiać na zawsze, więc no mam nadzieję, że wyjdę z tego po prostu tylko silniejsza i że będzie koniec końców. Do widzenia, cześć. Dobrze. Nie wiem, tak jak mówię, no od tego są sądy, nie? Od tego są sądy. Jeśli czujesz, że jakieś twoje dobra zostały naruszone, to idziesz do sądu, no. Ja wiem, że kurwa, tak szczerze, ludzie tyle, co się sądzą, tyle ludzi, co się sądzi. To nie, tak szczerze, sąd to nic strasznego, nie? To jest po prostu osoba, która orzeka o czyimś błędzie, bądź braku tego błędu. Jeśli jest błąd, to czasami jest kara, jest naprawienie błędu, jest jakieś zadośćuczynienie. Tak szczerze, totalnie nic złego nie ma w sądzeniu się. I dobrze, niech ich pozywa. To jest, kurwa, prawo każdej osoby. Ja jeśli czuję się... Inną rzeczą, czy ja uważam, że to jest słuszne. No to teraz tak. Jeśli rzeczywiście wpływa to na jej życie, no to kurwa, no chujowo, no. Spalili ci adres w necie. Mega słaba sytuacja. Nikt nie lubi, nikt by nie chciał. Serio, ja coś o tym wiem. Większość youtuberów o tym wie, no wypływa twój adres, kurwa, i się żyć nie da, nie? Pukania, kurwa, dzwonienia, wycieczki. Więc git. Odnośnie tego, czy ten adres był taki widoczny, czy się go dało wyciągnąć, przeczytać. Ciekawe. Ja pamiętam, że ja oglądałem ten Cage i pomimo tego, że ja znałem to pismo, bo ja sam u siebie blurowałem to pismo, to no to nie jestem do końca pewien, czy było to widać. A, już usunęła mój komentarz Linmasty. No mówię, napisałeś? Ta laska jest idiotką, kurwa. Napisałem tylko pokasowe. Nie no, ta laska jest ogólnie patetyk, ona usuwa wszystko, co się da. Oczywiście, że usunęła mój komentarz. Dostałem shadowbana jakby co. Kurwa, serio, ta laska jest tak źle zaona.